bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witamy oczywiście w telewizji Co Słychać. Przed nami pan poseł Daniel Milewski. Będziemy rozmawiać o torach. Ostatnio wiele jest takich przygodnych akcji kolejowych. Mam pierwsze pytanie. Czyja to jest inicjatywa, by Mińsk i okolice Mińska wreszcie udrożnić i zrobić przejazdy bezkolizyjne? Polskie Linie Kolejowe, czyli ta spółka PKP, część tej dużej grupy PKP, która zajmuje się torami, tym pasem, na którym znajdują się tory, czyli właśnie Polskie Linie Kolejowe, odkąd zmienił się rząd, zmieniła swoje podejście. Kiedy zmieniły się władze tej spółki, w ogóle władze PKP, ale także władze PKP Polskie Linie Kolejowe, to postanowili, że przestaną chować pieniądze, które przecież ta spółka generuje. Co więcej, została udzielona również specjalna dotacja z budżetu państwa, dzięki której spółka PKP Polskie Linie Kolejowe może rozbudowywać tory, a także budować tę infrastrukturę przy torach, czyli na przykład właśnie przejazdy bezkolizyjne, i tym samym Polskie Linie Kolejowe uruchomiły specjalny program dla samorządów, które mogą skorzystać ze wsparcia Polskich Linii Kolejowych, żeby móc wybudować w ciągu swoich dróg przejazdy bezkolizyjne tam, gdzie te drogi krzyżują się z drogą żelazną, czyli z torami kolejowymi. Czy to są pieniądze unijne w ogóle? Czy rzeczywiście w tej perspektywie finansowej unijnej mamy duże środki na kolej i musimy tak badać potrzeby, żeby jak najefektywniej te środki wykorzystać. Oczywiście, jak to w Polsce bywa i w ogóle w życiu, środków zapewne nie starczy na każdą inwestycję, ale najważniejsze jest to, że Polskie Linie Kolejowe zmieniły tą filozofię myślenia i chcą budować. Chcą, żeby mieszkańcy mieli wygodniej, bo choć jest to spółka, ale nie prywatna. Spółka Skarbu Państwa, która musi realizować interes publiczny. Ale odpowiadając na to pytanie, które było postawione na początku, w połowie ubiegłego roku, w 2017 roku, razem z panią wicemarszałek Marią Koc, z panem wicestarostą Krzysztofem Puchockim, spotykaliśmy się z władzami spółki kolejowej, tu między innymi rozmowy z panem prezesem, wiceprezesem PKP PLK Antonim Jasińskim, który odpowiada za kwestie utrzymania infrastruktury. W styczniu z panią marszałek spotkaliśmy się z członkami zarządu tej spółki na czele z panem prezesem Merchlem. Rozmawiamy o tym, żeby jak najwięcej inwestycji można było zlokalizować w powiecie mińskim. Dobrze też, że spółka wystąpiła do samorządów, w tym do powiatu mińskiego, do innych zarządców dróg, żeby weszli w to partnerstwo i razem budowali drogi dla mieszkańców. Czyli to wystąpienie do samorządów jest jakby pokłosiem waszej działalności wcześniejszej, rozumiem, tak? Tego odblokowania. Tu mamy dwie rzeczy, a w zasadzie trzy. Po pierwsze, spółka odblokowała się, stała się przyjaźniejsza dla samorządów, przyjaźniejsza dla... Mając oczywiście pieniądze. Dla mieszkańców, ale też chcąc je mieć, wcześniej nie sięgano po pieniądze z budżetu państwa, tylko co mieli, to mieli i nic nie robili. Tak? No były zapóźnienia na kolei, to wiemy wszyscy. Teraz po te pieniądze się sięga, bo wiemy, że interes publiczny jest tym, który musi być realizowany. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Spółka wobec tego, że zmieniła filozofię i chce budować, uruchomiła specjalny program. No ale program, a to, żeby móc z niego skorzystać, żeby o nim wiedzieć, to już jest rola nasza, między innymi parlamentarzystów, żeby rozmawiać, żeby namawiać. Ja również z wieloma wójtami powiatu mińskiego rozmawiałem o tych projektach kolejowych, bo to nie tylko są skrzyżowania bezkolizyjne, to są też właśnie na przykład parkingi. I o tym wszystkim rozmawiamy. PKP wystąpiło również do naszych, oceniło te nasze skrzyżowania drogi takiej normalnej,
kołowej, z tą drogą żelazną, oceniło te skrzyżowania w powiecie mińskim jako te, które powinny być zrealizowane i dlatego spółka wystąpiła do samorządów, do zarządców dróg, żeby współpracować, żeby razem zrealizować te inwestycje, czyli żeby samorządy stanęły do konkursu, podjęły próbę realizacji tych zadań. To były spotkania bez mediów oczywiście, to proszę zdradzić jakieś szczegóły, może delikatnie, tych spotkań. Na tym spotkaniu... Czy ktoś bardzo narzekał, czy może ktoś był bardzo zadowolony z tych spotkań? Ogólnie wszyscy są zadowoleni, dlatego że widzą zmianę w podejściu. Mm-hmm. Tutaj nawet ci wójtowie, czy burmistrzowie, z drugiej strony. Których nie można podejrzewać o jakąś sympatię do tych zmian, które się dzieją w Polsce, czy na kolei, choć... Z drugiej strony pewnie właśnie ta przychylność obecnego rządu i obecnego zarządu PKP być może zmieni też ich patrzenie na te sprawy, ale nawet oni, ci, którzy sympatyzowali z tymi, którzy wcześniej rządzili, widzą tą dobrą zmianę, widzą tą otwartość i w ogóle chęć rozmowy na wysokich szczeblach. Dla obecnego zarządu PKP PLK, dla nas jako parlamentarzystów, wójtowie, burmistrzowie są partnerami do dyskusji. Wcześniej przyjmowali ich jacyś tam dyrektorzy. Tu chodzi o to, żeby realizować te usługi publiczne i mam nadzieję, że inwestycje w gminie Halinów, w gminie Mińsk Mazowiecki, w mieście Mińsk Mazowiecki, w Cegłowie czy w Mrozach dojdą jak najprędzej do skutku, ale oczywiście do tego potrzeba współpracy i gminy, danego miasta, powiatu, nas parlamentarzystów, którzy wspieramy te inicjatywy, jak też po prostu odpowiedniego zabezpieczenia tego w finansach. I na koniec, będą przeważać tunele czy wiadukty? To zależy od miejsca, dlatego że czasami nie da się zrobić wiaduktu, lepszy byłby tunel, czasami nie można ze względów geologicznych zrobić tunelu, trzeba zrobić wiadukt. Na dzisiaj jeszcze nie wiemy. Będzie co? Mówimy o miejscach, w których warto podjąć temat likwidacji skrzyżowania kolizyjnego. Te miejsca są wyznaczone, są plany, ale już szczegółowe badania i też koszty, tak? No rozumiem. Na które będzie samorząd i spółka kolejowa będą mogły sobie pozwolić. To wskaże, jaka metoda zostanie wybrana. No ale mimo wszystko samorządy będą musiały wykrzesać troszkę pieniędzy na to, żeby zgłosić akces do budowy czegokolwiek tam, prawda? I powiat również, tak? Mają pieniądze? Prawda jest taka, że budujemy drogi danej gminy czy powiatu. Mhm. To nie będzie droga PKP PLK. No groch chyba powiatu tutaj mamy. Więc jeżeli chodzi o budżet powiatu, to uważam, że rezygnując z mniej potrzebnych inwestycji, jesteśmy w stanie postawić właśnie na to, żeby ten skok cywilizacyjny zrobić, bo... Tutaj ta zmiana, czyli budowa bezkolizyjnych skrzyżowań z torami, to jest nie tylko kwestia poprawy bezpieczeństwa, ale to też jest kwestia poprawy jakości życia mieszkańców. Na wiele lat. A rezygnacja na przykład z hali w Mechaniku, że tak złośliwie powiem. No już proszę pytać radnych powiatu. Wiem, że... Ja wiem, pan poseł już nie jest w Radzie Powiatu. Są zdeterminowani, żeby wspierać te projekty kolejowe. Właśnie. A wiemy, że czy te projekty, czy kwestia szpitala powiatowego jest czasami ważniejsza niż niektóre mniejsze projekty. Bardzo dziękuję w imieniu czytelników i moich fanów, że tak się wyrażę, za projekt, za propozycję dla rozwoju tego powiatu, no bo tu ważne jest, żebyśmy żyli i nie kolidowali ze sobą. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej. Co słychać? TV.